Pan Michał i jesteśmy na Uwexie. Wiem, nie było Uwex ani Woni. Wejdźcie sobie przez kompa i zobaczcie informacje o kanale. Nie na telefonie, bo tam nic nie będzie pisało, ale zmienię to, żeby było coś widać. Jesteśmy na jakimś żydowskim świątyńcu, czy jakoś tak. Chyba jesteśmy kurwa w dupie Murzyna. Tak, jesteśmy w dupie Murzyna. Wejdziemy sobie na parę sposobów. Nawet może to odkręcimy. Dobra. Chodzimy. Chrap. Czekajcie, pobawimy sobie czapeczkę i wyjdziemy sobie tam. Wiecie, założymy sobie kaptur. Dobrze? Nie wiem ile ten odcinek ma lat. Czekajcie, założę tylko kaptur. Kurwa, ta czapka mnie denerwuje. Dobra. Zajmę tą czapkę. I wejdziemy. Dobra. Po pierwsze, już widać, że dach przecieka wodą. Jeszcze jest śnieg. On jest mały. Ale trzeba wejść, pokazać wam wszystko, co tu jest. Więc speed! Łapa, łapa, łapa! Dobra. Jesteśmy. Motafaka. Dobra. Chcę zobaczyć, co to jest. O kurwa, to jest kurwa duże. Ale to wszystko sprawdźcie. Co to jest? Ja pierdolę, jakieś opakowania. Czekajcie. Jeżeli nie powinienem to dotykać. Czekaj, co to jest? Inwentor, tapetki do rozpilania jucia? What the fuck? Kurwa, elekcja, fuj! Fuj, ja to dotykałem, fuj! Pytanie, kto na tej kapsie napisał seks? Muszę umyć łapy. Fuj! Co tu mamy? Tu mamy jakieś śmieci. Czyli śmieci jest do uprawiania seksu? Ja pierdolę, elekcja, fuj! Ja jeszcze to dotykałem. Ja pierdolę, ile wody. Dobra. Chcę wam wszystko pokazać. Erekcja, kurwa, macie. Zaraz ten tapetki na erekcję. I co tu mamy? Chyba tam nic nie ma, tak? Mamy śnieg. Ten śnieg jest bardzo stary. Idziemy w głąb. Idziemy w głąb śniegcińca. On no, był tak by duży. Tak sobie. Skatowanie opon, no nie. Dużo wody. Widać. Więc ja tam nie idę. Nie mam całe buty do wysuszenia.
kurwa, elektro. To pisarka jakaś. Jak myślę się posiedzą cińcu. Ać, bo tam mnie kapły. Posiedzą cińcu, już nic nie ma. Wszystko wyniesione. To nie. Wszystko wyniesione. Czekajcie. Dobra. Dobra. Tak. Jest. No idziemy dalej. Słuchajcie. Dołączę latarkę już. Nie. Czy odcinek jest jakiś duży? To nie. Ale w głąbszy odcinka pójdziemy. To już mamy wodę. Bardzo dużo wody. Patrz, jaki smok ładny. Blink. Bardzo ładny smoczek. Namalowany. Że iść tu. O, zapalimy sobie latarkę. Dobra. Patrzymy sobie, co tu jest. Ale wiem, że tu chodzą ludzie, którzy chcą uprawiać seks, a na mnie. What the fuck? Bo mam jakieś gazety. Nie wiem, co jeszcze. Kawę tu, woda. Telefon mi zaraz zaleje się. Tak na ekranie, na razie telefonem. Kupuję sobie kamerę. Ale to nieważne. Pełno wody tu jest. I skład opon. Tam już nie pójdę. Popatrzcie je wody. I to nie ma ujścia. Wszystko kiedyś się zaleje. Jak ktoś chce sobie tu przyjść, to niech przychodzi. Ale nie polecam. Wszystko zalane do siebie. Dobra. Pyk, pyk, fuck. Fuck! 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 Ja za pluski, ale chyba... Nie. Rozmawiam z kumpel, czy... Odcinek nie powinien być na... plus 18 lat. Z bratem też porozmawiam. Pokażę mu ten filmik. Nie jestem ciekaw, od którego roku, do którego był ten się odcinek. Widocznie tutaj. To nie. Ta Aleksja, ta napa mnie zrobiła z tą Aleksją. Nie wiem, czy w opakowaniu są jeszcze tabletki na Aleksję. Fuj! Same jeszcze tam tabletki na Aleksję. Witać Energole. Witać, jak ktoś tutaj przychodzi. Ale kurwa Aleksja, fuj! Ja sobie rzuciłem te tabletki. Dobra. Pójdziemy sobie jeszcze na górę. Zobaczymy, czy wszystko jest to podpierdolenia. Co nie? Bo widać, że ktoś sobie tu przychodzi. Nieraz. O, mogę wstrzymać ten kaptur. Dużo tam jest. Włączyłem kamerę. Nie jest. Słuchajcie, ten odbiak się miał kurwa tak tyle. Rzeczy, czekajcie. Spróbuję wejść na... Czekajcie. Dobra. Dobra, jestem. Trzymam mocno! Oh, fuck! Moja łapa! Ale to wszystko się ściska. Dobra, jestem. Jestem. Nie powinienem tu wchodzić. Ale chcę zobaczyć. Jak to jest? Ile tego jest? Widoczne. Dobra. Wejdziemy sobie tam. Czekajcie. Dobra. Skład gałęzi, czy to?
Najdłuższy odcinek Urbexu. Patrzcie, bo to się wszystko kiedyś zawali. Idziemy. To co chcę wam pokażę, to pokażę. Co nie chcę pokazać, to nie pokażę. Na przykład to pokażę. Jeszcze to wam pokażę. Patrzcie. I? A! Nie, żartuję, dobra. Jest jakiś żartów, ludzie. Tak myślę, że tu były dzieci. To był wojenny przyjaciniec. Bardzo stary. Aha. Czyli to takie buty. To już nie ma. Sorry, I'm just trying to like it. Patrzcie. Widzicie? Tu. Czekajcie, wejdę tam jakoś. Co nie? Wejdę tu jakoś. Chcę to wam pokazać. Tu był jakiś bunkier, co nie? Widzicie, te dzieci mnie... Duży ten przyrodziniec. Bo już tam nic nie znajdziemy. Ale mogę wam tam pokazać. No. Wszystko zasypane. Tam był bunkier cały. Z tego przyrodzinca, że samoloty jakby leciały. Zbombardowały łódzki przyrodziniec. Jak to jest łódzka? Łódzki przyrodziniec. To by te dzieci w schronie były. A tak. Nasz kochany... nie wiem, kto jest teraz, poczekaj. Antoni już nie jest. Czekaj, co... ja już nie wiem, kto jest teraz premierem wojska, ale zakopali to. Idziemy tam na Urbex. To nie? Zobaczymy, co tam jest. I... to rzucę. Teraz tam nie pójdziemy. A tam też jest ruina. Szkoda. Albo da się przejść. Weszłem sobie przez to. Jak widzicie. Idziemy. Kurwa. No wejdziemy. Powinno być chronione. Ochrona powinna chodzić. Po pierwsze ochrony nie ma. Po drugie. 13 minut filmu. Będzie się to wrzucało długo. Ale cel jest. Cel jest. Dobra. To jest jaj. Fajne okroczenia. Ale jestem ciekawy, co to jest. Po co tu jest? I na co? Zaraz znajdziemy jakieś zwłoki. Zobaczcie, drewno. Drewno. Ja nie wiem, czemu to nie jest chronione. Węgiel. Co to jest? Nic nie pisze, że to jest chronione. Ani nic. A, tutaj pusta lodówka. Komórki.
jest otwarta. Tam trzeba wejść jakoś, bo ona jest otwarta. Wchodzimy. Dajcie, wejdziemy sobie tu. Tam nic nie ma. Właśnie się coś tu. Widzicie? Dobra. Te drzwi są po prostu każde otwarte. Ja człowiek tu wchodzą i kwiatną co chcą. O, to jest jakieś przebudowe. O, nie wiem. Czasem spadam. A nie wiem, co to jest. Wykonałem pracy budowy, czy jakoś tak. Wychodzę stąd. Dzięki za wasze komentarze. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Odwiedziliśmy Sierocinec. 17 minut filmu. Wystarczy wam. Serce nagrał Dead Island. Tak, nie teraz Island, Need of Family, godzinny film, ale muszę zobaczyć, czy będę miał miejsce na dysku. Ja się muszę obecnie pobawić się, bo zobaczyłem, że Dead Island ma troszeczkę zacinania, więc trzymajcie się, hejka.